Dzień dobry, z nami pan burmistrz Sławy Cezary Sadrakuła, za nami już oficjalne otwarcie Lata Bez Granic 2017, Dni Miasta. Panie burmistrzu, ja zapytam, czy warto organizować tego typu imprezy, święta danego miasta? Jeżeli warto, to dlaczego? A jeżeli nie, to też dlaczego? To znaczy, panie redaktorze, witam pana, witam państwa. Powiem tyle, za każdą cenę warto organizować. Jest to rewelacyjna promocja. Jeszcze jak się dobrze przygotuje do tej promocji, to korzyści są dla wszystkich. Ale dla samego środowiska wielka korzyść promocyjna. Przede wszystkim, jak pan zauważył, bardzo dużo osób było na otwarciu. I ja wiem, że pogoda nam dopisze, a ta pogoda będzie głównym reżyserem. I dzisiaj i jutro będzie bardzo dużo osób w Sławie. Zresztą już widać po linii handlowej, choćby noclegowej, która jest zapełniona w tej chwili. I mam takie przeświadczenie, że ta promocja i organizacja, tradycyjna organizacja Dni Sławy, powoduje, że ludzie już wiedzą, pierwszy weekend sierpnia to są Dni Miasta. Wszyscy się przygotowują. Może nie jesteśmy Krezusem i wielkiego programu jakiegoś artystycznego nie przygotowaliśmy, ale urozmaicony program. I powiem panu tak, dzisiaj oprócz tego otwarcia koncert w kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, później kabarety, później będzie rap, no powiem nad jeziorem. Jutro wiele imprez sportowych, kulturalnych, na pewno i korowód, i występy gwiazdy, ognie. Jestem przekonany, że każdy dla siebie coś znajdzie, ale w tym całym, że tak powiem, zbiorowisku imprez najważniejsze to jest to, że każdy coś dla siebie znajdzie, ale przede wszystkim, że każdy chce przyjechać tutaj, bo z kim się nie rozmawia, to oby nie padało, a my przyjedziemy też. I z roku na rok widzimy, że ta frekwencja wzrasta. No, byłbym samochwałą, gdybym powiedział, że Sława to jest niezastąpiona, jedyna. Nie. Wszystkie miasta się rozwijają, wszyscy tą promocją się zajmują, szaleją wręcz w tej promocji. Walka o klienta jest bardzo, powiedzmy sobie, otwarta i ten klient jest niesłychanie nam potrzebny. Uważam, że Dni Miasta są spełnieniem pewnych oczekiwań. Podczas otwarcia padło, już przy końcu otwarcia padło takie zdanie, że teraz 48 godzin święta miasta. Jakby przejrzeć przez te 48 godzin, to praktycznie zostawiając sobie chwilę tylko na sen, co godzinę coś się dzieje. Czy pan burmistrz czeka szczególnie na któryś punkt programu? To znaczy, ja nie czekam na jakiś punkt programu, bo dla mnie owocnym będzie spełnienie wszystkich punktów programowych, to co powiedziałem, żeby nam pogoda dopisała tylko, ale jutro między innymi mecz Sławian z gwiazdami ekranu będzie bardzo ciekawym zjawiskiem, ciekawym zdarzeniem. Na pewno jutro przejście korowodu będzie też fajne, bo uważam, że korowód, już tradycyjny korowód idący ulicami Sławy, ściąga bardzo duże rzesze i mieszkańców, turystów. Już to zostało jak gdyby zapisane i w historii, i zapisane w pamięci wielu mieszkańców, którzy na ten punkt programowy też gremialnie przychodzą. Czy mam jakiś punkt? Powiem, że czekamy na gwiazdę, na ognie, na pokaz ogni sztucznych. Jestem przekonany, że zawody, czy w tenisie stołowym, czy w ziemnym tenisie, czy żaglówki, to są wszystko punkty programowe, które ściągają wielu sympatyków. Ja powiem, że gdybym miał czas, to na pewno bym chciał kiedyś pożeglować, no ale to kiedyś będzie. Teraz trzeba pilnować pracy i żeby się wszystko udało. To jeszcze powrócę tylko do meczu. Pan będzie również grał? Na pewno będę witał i na pewno będę życzył wszystkim powodzenia i jakiejś walki w duchu fair play. Na pewno grać nie będę, ale wierzę, że nasza drużyna tym razem osiągnie sukces. To tego życzę i życzę, żeby pogoda dopisała, bo poza tym dni Sławy na pewno będą udane. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, dziękuję państwu i zapraszam do Sławy.